Słyszałem, że dzisiaj mamy zbyt poważny temat, żeby robić takie wstępy jak zawsze. Takie głupie, no. Nie będziemy mówić nic głupiego, bo musimy być odpowiedzialni. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiejszym tematem z podcastu POSYRONICZNIE będzie moralność, wina moralna, odpowiedzialność. Ten, ta odpowiedzialność chyba nas najbardziej interesuje dzisiaj. Witaj Alicja. <grym>, no właśnie, witaj Filipie, tak. Wina i odpowiedzialność polityczna, moralna, zbiorowa, jednostkowa. I, I wszystko to w kontekście ile, ile słów, wszystko to w kontekście tego, co się dzieje i w kontekście tego, czym się zajmuję przez ostatnie półtorej roku. No właśnie, zastanawiałem się, bo teraz dużo się mówi o tej winie zbiorowej. O Rosjan mówi się o odpowiedzialności zbiorowej. I często się myli te pojęcia, a często też to jest tak przedstawiane, tak jakby wina zbiorowa, albo odpowiedzialność zbiorowa to, to było to samo. Tak naprawdę jest to duża różnica. No i pierwszą taką rzeczą, która przychodzi do głowy, to że chcielibyśmy wszyscy powiedzieć, że wszyscy Rosjanie są winni, dlatego że takie skrajne. Stanowiska, no zawsze jak masz skrajne stanowisko, to łatwo mieć rację i dużo można znaleźć zwolenników w takim sensie. Tak, tak, Niech tak. będę miał rację. A czy tak rzeczywiście jest, czy wszyscy odpowiedzialni za to, co się dzieje, czy możemy obarczyć wszystkich tą o, winą od razu? No, zacznę od tego, jaka jest różnica, może, jak, pomiędzy odpowiedzialnością winą? Aha. To, no, no, no to są, to są dwa, dwie różne rzeczy, ale nie wiem, czy od tego chcemy zacząć, czy raczej powinniśmy zacząć od takich rozróżnień, jakie rodzaje. No bo mówisz, że właśnie takie skrajne stanowiska są e, najłatwiejsze do poparcia, bo nie, wy, nie, wy, nie wymagają jakichś takich głębszych analiz i różnicowania tego, co ja zawsze mówię, że jakby filozofia jest po to, żeby różnicować i pokazywać różne rzeczy. Wiele osób potem mówi, że jak się tak różnicuje, to się właściwie, e, potem można dojść do tego, że właściwie nikt nie jest winny. No nie, nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy sobie właśnie rozróżnili to roz... ja nie zaczęłabym od tego rozróżnienia między winą i odpowiedzialnością, bo ono jest moje, dla mnie najtrudniejsze, żeby od niego zacząć. Ono raczej wyjdzie moim zdaniem dalej. Natomiast może byśmy wyszli od, od dwóch rozróżnień. To znaczy czymś innym jest wina lub odpowiedzialność polityczna, tak? A czymś innym jest wina lub odpowiedzialność moralna lub prawna. Więc to bym chciała, żebyśmy te dwie rzeczy od siebie odróżnili przede wszystkim. A a drugie rozróżnienie, które moim zdaniem trzeba tutaj wprowadzić, żeby to wszystko jakoś sobie usystematyzować i odpowiedzieć na to pytanie właśnie czy Rosjanie i czy wszyscy Rosjanie są winni czy każdy z osobna, czy wszyscy razem, czy może jest coś takiego jak naród, który jest winny, czy może tylko państwo, a może tylko przywódca, to jest pytanie o winę i odpowiedzialność zbiorową i indywidualną. Czy że jednak musielibyśmy to drugie rozróżnienie wprowadzić, czymś innym jest wina i odpowiedzialność jednostki. Czymś innym jest wina i odpowiedzialność zbiorowości. No i jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o winę indywidualną, tu trzeba mówić o winie moralnej, np. człowieka czy osoby ludzkiej, a czymś innym jest znowu właśnie ta wina jako obywatela, tak? taka obywatelska. Tak, tak, wina, no, to była wina polityczna, natomiast zastanawiam się teraz nad tymi źródłami, żebyśmy też to powiedzieli, bo to jest bardzo ważne. No. Doświadczenie II wojny światowej w ogóle zmieniło w filozofii, w polityce no, postrzeganie właśnie moralności, etyki, zmieniło samą filozofię i to doświadczenie poniekąd jest... No, konieczne i potrzebne nam, żeby zrozumieć to, co się dzisiaj dzieje. Te wszystkie analogie i lektury związane z II wojną światową, jakby nabrały drugiego życia, i teraz znów wracamy do nich i próbujemy zrozumieć, co się dzieje obecnie. I dlatego właśnie ten temat wybraliśmy. Tutaj oczywiście będziemy nawiązywać do Jaspersa i Hannah Arendt. To są dwie takie kluczowe postacie, które zajmowały się tymi tematami odpowiedzialności. No i przede wszystkim Jaspers, niemiecki filozof. No tak, Karl Jaspers i Hannah Arendt. Tak. Dlaczego oni są ważni w kontekście refleksji nad drugą wojną światową? No dlatego, że obydwoje byli obywatelami Niemiec, obydwoje byli filozofami, którzy, którzy filozofowali, zajmowali się teoretycznie tymi problemami, ale jednocześnie doświadczyli tego wszystkiego, co się w Niemczech działo i bardzo to jednak wpłynęło na ich myślenie, na ich poglądy filozoficzne. Do tego stopnia, że w zasadzie później powoli do końca życia każdy z nich ten problem bardzo mocno rozważało. ale tak jak mówisz, ta refleksja, która, która za tym poszła, która wprowadziła jednak pewne rozstrzygnięcia, o których mam nadzieję, że sobie powiemy i na końcu dojdziemy do pewnych wniosków pokazuje, że mamy tak naprawdę już dzisiaj narzędzia. Właśnie wtedy nie było. To jest niesamowite, że po wydarzeniach II wojny światowej, tego co się stało w Niemczech, tak, w hitlerowskich Niemczech, nie było jeszcze takich narzędzi. Natomiast te dwie osoby, tak, Karl Jaspers i Hannah Arendt, coś takiego wprowadzili. I to, moim zdaniem, powinniśmy dzisiaj wykorzystywać, żebyśmy nie byli tak dzisiaj już bezradni zupełnie teoretycznie i filozoficznie, kiedy mówimy o tym, co się dzieje tak? w wojnie, o tym, co robi Rosja w wojnie z Ukrainą. Tak, no właśnie. Może nie wiem, czy, czy, czy chcemy coś powiedzieć jeszcze o, o, o tym, o Jaspersie i o Hani Arendt, jako o ich życiu, bo może to jest ważne o tyle, że Hanna Arendt była obywatelką, znaczy obydwoje byli obywatelami niemieckimi, ale Hanna Arendt była z pochodzenia jeszcze żydówką, co też jakby zmienia, czy znaczy pokazuje, że jakby ona na to patrzyła z kilku różnych stron, a znowu, która oczywiście potem wyjechała i z Niemiec. I w Stanach Zjednoczonych tworzyła, ale ten, ta kwestia żydowska, i kwestia właśnie wojny i winy przez całe życie dla niej była bardzo ważna i kwestia w ogóle polityki, tak? I, I takiej filozofii politycznej. Natomiast Jaspers też był obywatelem niemieckim, był filozofem, który bardzo mocno jeszcze na początku, jeszcze w latach 30., był zaangażowany w ogóle tak społeczno, politycznie, kulturowo w, w różne kwestie. I a później bardzo skrajnie, też jakby jego postawa, moim zdaniem, osobista i polityczna jest bardzo ważna, bo on w czasie, bo on nie wyjechał z Niemiec, tak? on został w zasadzie, on został przez całą wojnę, drugą wojnę światową w Niemczech, mimo że sam nie był Żynem, ale miał żonę Żydówkę i w, czasie, w tym czasie wycofał się tak naprawdę całkowicie z życia społecznego i politycznego. Znaczy częściowo nie, nie z własnej... Z własnej decyzji, tylko po prostu go odsunęli od różnych spraw publicznych, ale został. Ale później, to jest filozof, który ostatecznie dochodzi do tego, czy nie wiem, czy dobrze pamiętam, w 1967 roku zrzekł się nawet obywatelstwa niemieckiego. Tak, się do... Co jest ważne, bo będziemy mówili o tym, o, mówiąc o tej winie politycznej, czy można się w ogóle pozbyć winy politycznej, będąc czy Niemiec, który w czasie tego, co się stało, działo w Niemczech, tam był, nie wyjechał. E, może się jakoś pozbyć z siebie tej winy politycznej. Dobrze, to może, tak, może przejdźmy <laughs> tak, do przejdźmy do kwestii winy i w ogóle. Natomiast jeśli chodzi o Arendt tutaj, to my mamy, no, a napisała na początku, po, znaczy po wojnie pisała, że wydawało się, że moralność jest jakimś, jakąś rzeczą oczywistą. Po prostu to jest, są, jest pewien zestaw reguł, które my przestrzegamy są przekazania religijne, są rzeczy, które wydają się być no, nienaruszalne, natomiast po malutku te reguły zaczęły się zmieniać i na więcej przyzwalano, i każdy się godził z tym, to znaczy każdy kto jakoś angażował się bądź się nie angażował w działania e, NSDAP, możemy dzisiaj znów analogię przeprowadzić z Rosją, każdy, który angażował się bądź się nie angażował w to, co się działo w roku 2014 w Rosji. I ci, którzy po prostu uznają się za apolitycznych, bo to jest często stanowisko takie w Rosji, albo mówi się, że to nie jest takie jednoznaczne, a tak ogólnie to ja się nie interesuję polityką. I dokładnie o tym samym piszą i Jaspers i Arendt. Natomiast skąd się bierze taka odpowiedzialność? Czy w takim razie ta osoba, która się nie interesuje polityką, jest odpowiedzialna za to, co się dzieje? I ile rodzajów tych odpowiedzialności? Mhm. I czym się różni właśnie ta wina odpowiedzialności? Bo od, no to, wracając to, do tego pytania. Czy uważasz, że może wprowadzimy te podstawowe pojęcia tak, tak szybko? Tak. tak. No, mamy cztery rodzaje według Jaspersa są cztery rodzaje winy. Hannah Arendt mówi o czterech rodzajach odpowiedzialności. O trzech, tam czwartego nie wyróżnia, ale to się mniej więcej pokrywa. Nie wiem, czy tak, ty chcesz powiedzieć. Tak, no to pierwszy Arendt, boże, Jaspers mówi o odpowiedzialności, o winie. o winie kryminalnej, ale zarazem możemy też mówić o odpowiedzialności i to wydaje się, że to jest bardziej. To by było bardziej precyzyjne z naszej strony, gdybyśmy dzisiaj mówili z perspektywy odpowiedzialności wobec tego, co się dzieje. No i pierwszą mamy winę kryminalną, to jest wina przed sądem, to jest najbardziej albo wina legalna. To jest najbardziej oczywiste pojęcie, bo łatwo sprawdzić, czy ktoś jest winny. Po prostu patrzymy, jakie jest prawo. Obowiązujące daną osobę, i czy ten czyn tej osoby jest zgodny z obowiązującym prawem czy nie. Jeżeli nie, no to jest to, jest się z winnym kryminalnym. jakby Konsekwencją tej winy kryminalnej, tak, jest po prostu. To, że jeżeli zostaniemy przez sąd skazani, no to jakaś kara nam się za to należy, tak, przewidziana przez prawo. I to jest najprostsza rzecz, i można byłoby powiedzieć, że ta wina kryminalna, na przykład właśnie to jest to, to, o czym się mówi, że to, co się działo w czasie II wojny światowej, wiele osób powie, że nie było praw przeciwko którym to występowało, a nawet można powiedzieć, że jeżeli w Niemczech zostały wprowadzone pewne prawa, które my na przykład moralnie czy politycznie uznamy za. No Nieodpowiednie, nie tak? Czyś tam czujemy, że moralnie są złe, jakieś tam, nie wiem, ustawy związane z dyskryminowaniem Żydów, tak? To ktoś, kto żyje w tym państwie, mógłby powiedzieć, że on w zasadzie przestrzegał po prostu tych praw. Prawda? No, ale. Mm, tak, i w tym momencie. To nie jest jedyny rodzaj winy i odpowiedzialności. Tak, tak dlatego w, w tym momencie też mówimy o winie politycznej i też warto pamiętać, że te winy one jedna drugiej jakby nie wyklucza. Można być, tak. mieć ten ciężar winy i politycznej, i kryminalnej zarazem. Natomiast wina polityczna no, polega na tym po prostu, że jesteśmy przede wszystkim obywatelami tego państwa. A skoro jesteśmy obywatelami, to ponosimy poniekąd jego skutki działania, działalności, władzy. Podlegamy tej władzy i też jakby poniekąd jesteśmy kształtowani przez tą władzę. Zależnie od niej o, od, odtwarzamy prawa, odtwarzamy tą konstytucję. I, no i... zarazem, jeśli państwo ro... zaczyna, rozpoczyna wojnę, yy, to tutaj w momencie, gdy my się nie sprzeciwiamy, nic nie robimy, to już bierzemy na siebie odpowiedzialność za to, mm -hmm. co się dzieje. Znaczy nawet jeżeli się sprzeciwiamy i coś robimy, to bo to jakby dlatego właśnie tą odpowiedzialność trzeba odróżnić od winy, bo wina to jest coś takiego... Wydaje się silniejszego, że jestem winny i mam poczucie winy, prawda? Czy bardziej coś takiego uczuciowego, co jednak albo mam to poczucie winy, albo nie. Natomiast odpowiedzialność jest czymś innym. Ja mogę nie mieć poczucia winy, ale mogę uważać, że jestem odpowiedzialna, tak? Podam przykład inny, bo tutaj oczywiście, że mówimy o wojnie, ale każdy chce jakieś do swoich takich. Ja nie jestem obywatelką Rosji, więc nie, trudno mi powiedzieć, jakbym się czuła, gdybym była, ale jestem na przykład obywatelką Polski. I na przykład wiem, że mamy jakąś tam władzę w Polsce i ta Polska i ta władza wprowadza jakieś ustawy, tak? I ja na przykład nie czuję się winna za to, że oni takie, a nie inne ustawy wprowadzają. I ja mogę nawet próbować coś robić przeciwko, że na przykład publicznie wypowiadam się przeciwko pewnym, ustawą, bo jako filozof czy socjolog podaje argumenty, dlaczego te ustawy nie są dobre i tak dalej, ale to nie zmienia faktu, że jako obywatel tego kraju ponoszę w pewnym sensie odpowiedzialność za wszystko, co się politycznie w tym kraju dzieje. To znaczy Jasper pisze o czymś takim, że wina polityczna polega na tym, że każdy człowiek ponosi współodpowiedzialność za to, jak nim rządzą, czy za wszystko, co się w kraju dzieje, prawda? Nawet jeżeli jemu się to nie podoba. To jest niesamowite, dlatego, że Jaspers w jednym, właśnie pisząc o tym problemie winy, zresztą możemy powiedzieć, że to jest taka książka, Problem winy Jaspersa, pisze o czymś takim, że to może się wydawać niesprawiedliwe w kontekście właśnie jego, czy na przykład Hanny Arendt, no bo na przykład oni obydwoje byli obywatelami Niemiec w czasie, kiedy to się działo, tak? ale obydwoje się temu sprzeciwiali, im się to nie podobało. No w ogóle, jeżeli ktoś jest Żydem, no to trudno, żeby mu się to podobało. tak? Ale Jaspers mówił, że to i tak nie zmienia faktu, że on, jako obywatel tego kraju, ma na sobie pewną odpowiedzialność za to, co się działo, i właściwie wszyscy obywatele niemieccy ją mają. Tylko teraz nie jest istotne to, czy my komuś przypiszemy no właśnie winę, raczej nie, ale odpowiedzialność tylko co z tego wynika. Co to znaczy, że jestem odpowiedzialna? Chodzi o te konsekwencje. Może, może powiesz, bo żeśmy kiedyś o tym rozmawiali, że to jest ciekawe, co by to miało znaczyć, bo, bo wiesz, no bo ludzie zaprzeczają, szczególnie Rosjanie, tak? Dzisiaj, tak. jeżeli nawet masz jakieś osoby, które znasz, jakiś Rosjan, to oni mówią, że nie, nie, my nie jesteśmy winni, dlatego że nie chcą brać na siebie konsekwencji, moim zdaniem, właśnie nie odpowiedzialności politycznej, tylko tego, co się nazywa na przykład kryminalną czy moralną, o której powiemy. Natomiast w odpowiedzialności Politycznej chodzi o co innego, bo o co chodzi? Jakie są konsekwencje ponoszenia odpowiedzialności politycznej? Znaczy, konsekwencje są następujące. No, możemy o nich mówić oczywiście po tym, jak się skończy wojna, mm -hmm. i oczywiście. o tych konsekwencjach decyduje wola zwycięzcy, tak jak mówi Jaspers, czyli to było państwo, które. Wygrywa w tej wojnie albo jakiś trybunał, który ustanawia z góry narzucone prawo, wprowadza pewne ograniczenia, zmusza to państwo do wypłacenia właśnie reparacji czy jakiegoś odszkodowania, no i też kolejnym środkiem jest przemoc w takim razie, bo nie z własnej woli oczywiście tutaj ludzie są zmuszani do tego. No jednocześnie to jest bardzo ciężka praca, dlatego że trzeba tym ludziom wytłumaczyć, dlaczego oni ponoszą takie konsekwencje. I dlaczego to oni są winni? No, Jaspers zastanawia się nad tym, aczkolwiek w tamtych czasach to nie było takie proste, dlatego że ludzie bardziej byli zajęci własnymi sprawami powojennymi, no, czyli po prostu szukali albo pracy, albo. Czy, a tutaj nagle pojawił się Jaspers i zaczął mówić: Ma, Dawajcie, hmm. pogadajmy o winie. I mhm. Znaczy bo tutaj no, bo, jest to, że, no tak. bo właśnie chodzi o to, że, że ta odpowiedzialność polega na tym, że jeżeli jestem obywatelem kraju, który jest no właśnie, który na przykład rozpoczął wojnę, tak? Albo no, co, co jeszcze mógł zrobić? Albo na przykład w czasie wojny dopuszczał się zbrodni wojennych. Tak, jestem teraz obywatelem takiego kraju. To teraz wszystko jedno czy ja w tym brałam udział, czy nie brałam udziału, czy protestowałam, czy nie protestowałam. Oczywiście tutaj będziemy mówić o innych rodzajach winy, które to, to się będzie to zmieniało. Natomiast w przypadku odpowiedzialności politycznej to zostaje cały czas mimo wszystko tym samym. To ja muszę się liczyć z tym, że po wojnie, jeżeli na moje państwo zostaną nałożone właśnie jakieś tam ograniczenia jakieś finansowe nie wiem zobowiązania czy jakieś właśnie częściowo nie wiem ograniczenia autonomii czy nawet praw politycznych to odczuwam, że to jest po prostu pewna sprawiedliwość, która nam się należy za to co się działo, nie jako obywatelowi, bo ja jako obywatel państwa czerpię też korzyści z tego co się w państwie dzieje, tak na przykład w czasie wojny mogę jako to państwo, które na przykład jest zwycięskie czy okupuje kiedy wygrywam, to ja czerpię korzyści, tak? To potem, kiedy przegrywam jako obywatel, muszę się liczyć z tymi skutkami negatywnymi, czyli na przykład właśnie z kryzysem gospodarczym, z głodem, z tym, że ciężko, no ciężko było na pewno w, w tych czasach powojennych Niemcom, i w zasadzie to, co Jaspers spróbował im powiedzieć, to, to nie próbował im powiedzieć, że jest fajnie, bo jesteście winni to jest kara, tylko próbował im jakby uświadomić, że muszą wiedzieć, że to jest konsekwencja tego, co się stało. Tak. I że na przykład teraz protestowanie i nie wiem, chęć odwetu nie będzie słuszne, bo nigdy nie doprowadzi tak naprawdę do takiego stanu, że jakby wrócimy do, do stanu wyjściowego, prawda? O to chodzi z tą odpowiedzialnością. Czyli na przykład Rosjanie, który, którzy dzisiaj, jak jest, jak jest wojna, muszą się liczyć z tym, że jeżeli ta wojna się skończy, jeżeli Rosja. Jakieś tam poniesie klęskę, tak? No też nie wiadomo, co by było, gdyby, bo, bo też tak nie wiemy, co by było w Niemczech, gdyby na przykład Hitler wygrał tak? i opanował całą Europę. Bo tutaj mowa jest o tym, że winę polityczną egzekwuje strona zwycięska, tak, troszeczkę przemocą. No to muszą się liczyć z tym, że te różne rzeczy wynikające z odpowiedzialności politycznej na nich spadną. Czyli w zasadzie w dzisiejszych czasach, bycie, jakbym była obywatelem Rosji, to bym wiedziała, że no teraz to już będzie po prostu źle i trzeba się tego spodziewać, tak? no chyba że, chyba, że wygramy. To też może pokazywać taką determinację. No nie, że teraz już musimy wszystko postawić. Nie wiem, kto o tym pisał, że teraz to już tak jesteśmy zdeterminowani, żeby wygrać i będziemy w stanie właśnie posuwać się, nie wiadomo, nawet do zbrodni wojennych i tak dalej, bo wiemy, że jeżeli nie wygramy, to już jest po prostu. Będziemy przez wiele, wiele lat ponosić konsekwencje tej naszej winy i odpowiedzialności politycznej, tego, co zrobiliśmy. Znaczy to, to to pewnie nie jedna osoba pisała, natomiast to, co się dzieje dzisiaj, wydaje się właśnie ta desperacja, z którą prowadzi Rosja prowadzi wojnę, to jest właśnie to, o czym mówisz. Jeśli my przegramy, to będziemy ponosili konsekwencje, a tak ogólnie to nie wiadomo, czy nasza suwerenność, nasze państwo, czy to wszystko wytrzyma. Tą klęskę. No... Bo wiesz, bo to jest troszeczkę tak, jak, jak e, zabójca, który kogoś przez przypadek zabije i zamiast przyznać się od razu do odpowiedzialności, wziąć na sobie wi winę i zobaczyć, co będzie, będzie zabijał kolejne osoby, żeby. To ukryć i żeby nie wziąć na siebie tej pierwotnej winy, tylko w ostateczności jakby zwiększa tak naprawdę swoją odpowiedzialność i winę, prawda? O to tutaj chodzi w tej odpowiedzialności politycznej. No i przede wszystkim o to, że jak mówiliśmy o tej indywidualnej, zbiorowej, no to i Jaspers, i Arendt zgadzają się, że właściwie jeśli mówimy o odpowiedzialności zbiorowej, to to jest tylko i wyłącznie odpowiedzialność polityczna. To nie może być odpowiedzialności zbiorowej kryminalnej ani moralnej. Tylko polityczna. To może w takim razie powiedzmy, czym jest ta moralna? Bo no. tu różnica tak naprawdę jest no, subtelna pomiędzy tą polityczną, o, zwłaszcza polityczną, dlatego że wina moralna to jest wina albo odpowiedzialność moralna to jest, to jest odpowiedzialność za te rzeczy, które zrobiłem osobiście albo nie zrobiłem osobiście. I na przykład y, nigdy tu nie obowiązuje zasada rozkaz to rozkaz. To mhm. znaczy, jeśli coś zrobiłem, to biorę na to, za to odpowiedzialność, jakieś popełniłem przestępstwo, albo nawet jeśli tego przestępstwa nie popełniłem, ale brałem w tym udział zamierzony, niezamierzony, nic nie zrobiłem, to wszystko należy rozważyć i rozważyć to można, no i tutaj właśnie. Są dwie opcje. Pierwszą opcją jest moje sumienie, z którym ja sam zostaję w pojedynkę. Prowadzę jakiś wewnętrzny dialog, zdaję sobie z tego sprawę, co zrobiłem. Druga rzecz no, to mogą być moi przyjaciele lub bliźni, właśnie moja rodzina, z którą mogę, to też, mogę o tym porozmawiać. Mhm. no znaczy, to jest właśnie ciekawe, że on to mówi, bo ty mówisz, że jest niewielka różnica. Moim zdaniem jest diametralna różnica między winą polityczną i moralną, bo po pierwsze, winę polityczną, wina polityczna wynika tylko i wyłącznie z tego, że ja przynależę do pewnej wspólnoty czy pewnej zbiorowości, w której e, jakieś tam politycy czy rząd dokonuje jakichś tam czynów, tak? jakieś, dział, jakąś działalność podejmuje i jeżeli ta działalność jest, nie wiem, niesprawiedliwa, krzywdząca, prowadzi do, do, nie wiem, łamania praw człowieka, czy do śmierci ludzi, to właściwie każdy obywatel jest odpowiedzialny, wszystko jedno, czy coś robił, czy nie robił i tak dalej. Natomiast... I tutaj instancją jest, tak jak mówiliśmy później, ta, ta, ta wola zwycięzcy, tak? który, będzie, który będzie mówił, że dobra, to, to Rosjanie byli winni wojny, tak, więc jest... państwo rosyjskie musi za to odpowiedzieć. Natomiast czymś wina moralna jest czymś zupełnie odwrotnym, bo winę polityczną pomioszę jako obywatel, nie jako mhm. ja, jako jednostka. Ona mnie. Ona w żaden sposób nie, nie, nie uderza w moje, w moje sumienie, czy właśnie takie to, co rozumiem przez poczucie winy. Raczej polityczna to jest bardziej odpowiedzialność niż taka wina w sensie takim, takiego uczucia, że ja czuję się winna i nie mogę popatrzeć na siebie w lustro. Tak? E, mogę, no bo to, że czuję się odpowiedzialna za to, co się dzieje w Polsce, nie znaczy, że nie mogę na siebie popatrzeć w lustrze, chyba, że mam też winę moralną. Wina moralna, no tak jak powiedziałeś, to jest tylko za moje czyny, które ja zrobię albo nie zrobię. Tak. I, same, I tak naprawdę to jest ciekawe, że o winie moralnej nikt z zewnątrz, poza mną, nie może zdecydować. Tylko ja. Aczkolwiek, tak jak powiedziałeś, Jasper pisze o czymś takim, że także osoby bardzo bliskie. On pisze o czymś takim, że o winie moralnej może być mowa także w sporze ludzi, którzy się wzajemnie miłują. Czyli jeżeli jesteśmy przyjaciółmi, to rzeczywiście, jeżeli ty mi powiesz, tak, nie, nie na zasadzie obwiniania się, tylko po prostu. Yy, jakby otwarci zupełnie na siebie o tym rozmawiamy i ty mi na przykład powiesz, że wydaje ci się, że to, co ja zrobiłam, było nieodpowiedzialne moralnie, no to to rzeczywiście może być jakiś tam argument. Aczkolwiek ja i tak uważam, że tą ostateczną instancją jest to sumienie. Tak jest, zdecydowanie. W sensie chodziło mi, że ta, ta różnica jest bardzo ważna, ale są tu podobieństwa takie, że no mamy winę czy odpowiedzialność polityczną, która może. Jakby być związana z tym sumieniem, też, bo rozważamy to na dwóch poziomach. Ta pierwsza jest zewnętrzna, natomiast ta druga, moralna, ona jest wewnętrzna, rzeczywiście. Tylko tak, czy one, one mogą się, się nie wykluczają. Oczywiście, mogą... że się nie wykluczają, tylko trzeba je rozróżnić, żeby pokazać, że ja mogę na przykład czuć się odpowiedzialna na poziomie politycznym, a na poziomie moralnym nie czuć się w żaden sposób winna, aczkolwiek może być, że będę się czuła i odpowiedzialna moralnie. Jak i także wina na poziomie, znaczy politycznie odpowiedzialna, ale mogę też równocześnie czuć się winna moralnie, dlatego że teraz mówię o tym, jestem tym obywatelem państwa jakiegoś, tak, Polski, Rosji czy Niemiec, tak? Kiedy coś tam się dzieje, z czym ja się politycznie nie zgadzam. I teraz tylko moje sumienie mi mówi, czy to, co ja zrobiłam, było najlepszym rozwiązaniem. Czy ja zrobiłam wszystko, co czuję, że powinnam zrobić, żeby zapobiec temu, co się w tym państwo działo. To są dwie różne rzeczy. Rozumiesz, że na przykład stwierdziłam, że nie wiem, czuję, że jedyne co mogłam zrobić, i to mi moje sumienie mówiło, to na przykład wycofać się całkowicie z działalności społecznej, politycznej. Troszeczkę Jaspers tak robił, ale mimo to pozostać w kraju, gdzieś tam sobie żyć. Oczywiście w zagrożeniu życia, bo z Jaspersem tak było, z jego żoną, że oni cały czas mogli zostać aresztowani i ciągle groziło im to, ale mimo tego zostali, wycofali się. I teraz ktoś może powiedzieć, Przyjdzie z zewnątrz i powie: Nie, nie, jesteś winny też indywidualnie, moralnie, bo powinieneś pójść z karabinem i, nie wiem, próbować zabić e, Hitlera, tak? Tego nie może nikt z zewnątrz powiedzieć, bo to jest kwestia winy moralnej to tylko człowiek jakby sam w sobie może odpowiedzieć. Jeżeli ci obywatele czują się winni, tak? Jeżeli na przykład, nie wiem, dzieje się coś w moim kraju i ja czuję, się winna za to, że co się dzieje, no to wtedy moje sumienie mi to mówi. Kurczę, musisz coś zrobić. Musisz, nie wiem, iść nagrać jakiś podcast i powiedzieć, że protestujesz przeciwko tym ustawom, które są wprowadzane, tak? albo czujesz, że musisz iść na ulicę z transparentami i protestować, ale to jest Twoja, mm, to jest właśnie już kwestia moralności. Czyli, tak jak mówię, to możesz, to możesz Ty sam zdecydować. Nikt z zewnątrz nie może potem przyjść i powiedzieć Ci, Mogą przyjść i powiedzieć mi, że jestem politycznie odpowiedzialna za to, co robiło moje państwo, ale nie mogą przyjść i powiedzieć mi, że jestem moralnie odpowiedzialna, bo powinnam pójść, nie wiem, na placu e, głównym e, się podpalić w ramach protestu, tak? Nie, no właśnie, tak. To, 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 rzeczywiście to jest rzecz, którą często niestety ludzie no, popełniają ten błąd, że, że zarzucają innym winę moralną, chociaż. Tak naprawdę no nie mają ku temu żadnego żadnych podstaw powiedzmy, mogą natomiast politycznie osądzać, ale winę moralną zawsze ta osoba sama powinna zrozumieć, i właściwie po co powinna jakby zrozumieć, przerobić to w sobie, żeby poczuć jakąś skruchę i odnowę pisze Jaspers. To było konieczne, no i znów wracamy do tematu II wojny światowej, albo tego, co nas czeka po tej wojnie. Że ludzie, ci ludzie, którzy ponoszą tę odpowiedzialność, musieliby się zastanowić później, przejść przez to jeszcze raz. Jakby to doświadczenie, po co na przykład zabierano Niemców do auschwitz birkenau żeby oni zobaczyli to na własne oczy, żeby ta wina moralna, Żeby ona zaczęła jakoś kiełkować, żeby, za, żeby w ogóle ludzie poczuli to, dlatego że ludzie nie mogli uwierzyć w tą skalę mm -hmm. zbrodni, to było właśnie, no, niewyobrażalne. Myślisz, że chodziło o rozbudzenie moralne? Mi się wydaje, że chodziło właśnie o zaakceptowanie tej winy politycznej. Bo to, co ja powiedziałam, działa w dwie strony. Bo teraz ktoś może wyciągnąć wniosek, że z tego, co ja wynika, powiedziałam, wynika, że my nie możemy oceniać Rosjan. Nie możemy ich oceniać pod względem moralnym, natomiast możemy ich oceniać politycznie. I jeżeli mnie ktoś pyta, czy każdy obywatel Rosji, który, który nie wiem, no jest teraz w Rosji, to co się dzieje, sobie tam żyje, cokolwiek robi, nie wiem, robi, nie robi i tak dalej, jeżeli na przykład normalnie czy nie, jest odpowiedzialny. Dla mnie to jest oczywiste, jest odpowiedzialny politycznie za tą wojnę. I żadne tłumaczenie. Przerzucające, że ja nie jestem moralnie, bo ja sam nie przyłożyłem do tego ręki, nie jest wytłumaczeniem, bo to jest tylko wytłumaczenie, że nie jestem odpowiedzialna moralnie. No. Ale politycznie jest. Nie wiemy, co ta osoba zrobiła, nie wiemy, jakie miała intencje, natomiast wiemy, że zaakceptowała to. Dlatego. Jakby możemy pozostawać tylko na tym zewnętrznym poziomie, natomiast wewnętrznie no nie jesteśmy w stanie zajrzeć mu do głowy i zrozumieć, co, dlaczego on to no I to jest właśnie zrobił, też ta, ta podstawowa różnica, że, że wina czy odpowiedzialność moralna zależy od intencji i jest sprawą wewnętrznego odczuwania, ewentualnie no jak masz bardzo, wiesz, tam pisze o, tym, o tej, tym dialogu w miłości, tak? że z przyjaciółmi można tam do tej sfery wewnętrznej jeszcze wejść. Natomiast wina polityczna i odpowiedzialność polityczna jest kwestią całkowicie zewnętrzną, niezależną od podmiotu. Czyli nie intencje, tylko skutki. Nie jest ważne, czy twoje intencje były dobre. Do, ważne jest, jakie były skutki. Tak? To jest coś, co moim zdaniem też politycy, y, y, polscy często tego nie rozumieją. Nasi, polscy politycy mają takie przekonanie, że jeżeli oni mają dobre intencje, bo na przykład oni uważają, że aborcja jest zła, bo to jest odbieranie życia, to oni teraz wprowadzą ustawy załuszczające y, prawo y, antyaborcyjne. No nie, bo nie są ważne twoje intencje, ważne są skutki. To znaczy, my wiemy i mamy różne dane y, nauk społecznych, które mówią, że zaostrzenie tej ustawy będzie miało takie, a nie inne konsekwencje, i te konsekwencje będą złe. I nie interesują nas intencje, interesują nas skutki. W przypadku odpowiedzialności politycznej y, tylko i wyłącznie to nas interesuje. To jest zresztą coś ciekawego. To taki socjolog Mark Weber, Weber o tym pisał, że moralność intencji, a moralność skutków, i on mówił o moralności odpowiedzialności, że osoby, które działają publicznie, politycznie, od których decyzji, nie zależy tylko ich prywatna sfera, ich prywatnego życia, tylko zależy życie osób, całego społeczeństwa, powinny kierować się etyką odpowiedzialności, a nie etyką intencji. Prawda? Dlatego, że będą rozliczane za odpowiedzialność Polityczną. Natomiast możemy się zastanowić, dlaczego my mówimy, że wszyscy obywatele Rosji są odpowiedzialni politycznie. Może to trochę po, 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 e, powałkujmy, bo ktoś może powiedzieć, e, że nie, dlaczego? Ja m, po pierwsze nic nie zrobiłem, no bo to możemy różne sytuacje rozważyć, tak? Ktoś jest obywatelem Rosji i na przykład mówi, ja w ogóle się nie interesuje polityką. Mnie to nie interesuje. Jest nie no, wolna, ma, ma, nie ma mamy wolny. lepsze przekłady, tak, że rozkaz to rozkaz, albo argument z tego, że ja jestem trybikiem w systemie, albo to, że ja wybieram właśnie to mniejsze zło. Yy, I. Tutaj przypomina się od razu Eichmann i przypadek Eichmana, który mhm. był omawiany, dyskutowany, i znów ta dyskusja wróciła tam w latach 60., po II wojnie światowej. Natomiast gdyby to teraz, to doświadczenie przenieść na to, co się dzieje teraz. No właśnie, teraz rozważmy na przykład taką sytuację: ktoś mówi, że jestem trybikiem w mhm. systemie albo no. rozkaz to rozkaz. No. To oznacza, że nie ponosi tej odpowiedzialności? No właśnie nie, akurat ponosi ją w tym sensie, że Znów nie zrobił nic w momencie, gdy zabijali innych ludzi, Rosjanie, czy raszyści, jak dzisiaj się mówi. Nie, nic nie zaprotestował. Jakby w zasadzie można by powiedzieć, że przyzwolił na to, biernie oczywiście, i pod tym względem nie możemy mu postawić tak winy kryminalnej. Tak? Nie możemy powiedzieć, że to on zabił. Natomiast znów wracając do winy politycznej. Tak, będzie ponosił tego konsekwencje, i wina osobista, moralna jego polegałaby na tym, że on w żaden sposób nie przyczynił się do tego, nic nie zrobił, ale to jest znów jednostkowa wina. Nie możemy teraz tak, teraz przenieśmy to na wszystkich Rosjan, czy możemy wszystkich Rosjan oskarżyć o to, że zabijano tyle, tyle ludzi, takich zbrodni dokonali, Bucze, Irpień, izium, Te słowa coś teraz no, mają zupełnie inne znaczenie niż kiedyś. I czy to jest normalne, kiedy ludzie na przykład no mówią, że tak, wszyscy Rosjanie powinni ponieść skutki za to, co się działo w Buczy, cała kultura rosyjska i tak dalej. Teraz można łatwo się narazić na taki zarzut, że tak. dlaczego tak mówisz? Przecież to jest oczywiste, że to Rosjanie wszyscy ponoszą, bo to wszystko wynika z tej kultury, z tej zachodniej, wschodniej dziczy, bo to, to są Mongołowie i tak dalej. No to są rzeczy autentyczne. No troszeczkę za daleko się posuwamy. Tak, ale chodzi o to, że chodzi o to, że właśnie za daleko się posuwamy. I... Czy tutaj jest kolejne nieporozumienie? Nie wiem, czy ty do, ku temu dążysz, że mhm. znowu mówię, odpowiedzialność polityczna obywateli i państwa Czyli na przykład powiedzmy, że kończy się wojna i ktoś inny nawet przejmuje władzę, tak, już nie wiem, zabili Putina i ktoś inny przejmuje władzę. Kolejna władza musi ponieść odpowiedzialność za to, co się wydarzyło, mimo że to nie ona robiła. Na tym polega odpowiedzialność. Czyli musi się zgodzić na te jakieś tam warunki pokoju, na jakieś tam odszkodowania, na jakieś tam ograniczenia różne polityczne, częściowo, nie wiem, na przykład na oddanie jakiegoś terytorium, tak? Bo to jest jakby Odpłata, no to, no, odpowiedzialność na tym polega, że jak coś zrobiłam, to ponoszę tego konsekwencje. Tak? Konsekwencje tego, co moje państwo robiło. Jeżeli mamy nowy rząd, to ten rząd w pewien sposób dziedziczy te konsekwencje. Mhm. To jest zresztą to, co Jaspersowi się nie podobało, bo Jaspers tak naprawdę zrzekł się obywatelstwa dopiero później, jak zobaczył, że jego zdaniem państwo niemieckie nie do końca wzięło odpowiedzialność. mu się to nie podobało, nie podobało. To jest jedna rzecz. Natomiast czymś zupełnie innym jest mówienie, że jakaś kultura czy jakiś naród, Rosyjski czy niemiecki jest z gruntu zły, albo że tak jak mówisz, że nie wiem, jakich tam użyłeś tych. To tutaj nie wiem, czy to było u Jaspersa, czy, czy Uarent, ale nieby dworze się zgodzą, że nie można mówić o winie narodu, że naród jest zły. Nie wiem, Rosjanie są źli, Niemcy są źli, Polacy są źli, czy Żydzi są źli, bo to jest pomieszanie już porządków, tak? To, tak, to tak. nie o to chodzi. No to, 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 z tą kulturą to trochę chodzi mi bardziej o to, że jakby to tkwi gdzieś w kulturze i faktycznie gdybyśmy się zastanowili nad tym, to korzenie tego, co się dzieje, można znaleźć w literaturze rosyjskiej i w, w tym w takim maksymalizmie rosyjskim, w takich cechach, które można odnieść do narodu. Natomiast no, Jaspers tutaj wyraźnie mówi, że coś takiego jak naród jako całość jako właśnie jeden taki podmiot nie istnieje, dlatego że nie da się znaleźć takiej cechy, którą można przypisać dokładnie wszystkim Rosjanom. Tak samo jak nie da się oceniać wszystkich, zarzucać jakąś jedną winę. No, mhm. Każda jednostka jest odpowiedzialna, tylko nie naród. Nie ma sensu moralnie oskarżać naród. Charakter narodowy, on pisze, że. No tak, no bo teraz znowu wracamy do tych rozróżnień, takie... że wina moralna jest zawsze winą jednostki, nie może być winą grupy i zbiorowości. Tak. Wina to, czy to, odpowiedzialność zbiorowości może być warto, tylko polityczna. Tak, to zawsze warto no. jakby to jeszcze raz powtórzyć, no. że, bo znów my poruszamy się tutaj w świecie abstrakcji, tak, ale tak. żebyśmy też nie, rozumieli no. o, o, co, o co chodzi. Natomiast no teraz tak, spróbujmy, bo dużo powiedzieliśmy o moralności, o winie i tak dalej, no, ale tak naprawdę przecież to się sprowadza do kwestii dobra i zła. Co to oznacza właśnie w tym, w, tych w tym przypadku dobro i zło? Co, gdzie tu jest zło, gdzie jest dobro w ogóle? Jak to odróżnić i kim w ogóle jesteśmy, żeby to osądzać? Przecież nie byliśmy świadkami tego. Pyta Anas Arendt między innymi. Hmm. No że to ona spyta. Znaczy, nie, ona no, tam różne rzeczy, ona tam różnie robi eksperymenty myślowe na przykład. Bo ona się tak naprawdę odnosi do różnych argumentów, które potem się pojawiały, które miały mm, znosić na przykład winę polityczną albo nakładać winę moralną. Bo o co chodzi? No czymś innym jest powiedzenie, że w ogóle nie, nie można powiedzieć, czy wszyscy Rosjanie są źli. A z drugiej strony, też inną sprawą jest, że też można było powiedzieć, że żaden nie jest ten. I te, to, to rozróżnienie, o którym mówię, tej winy indywidualnej, zbiorowej i e, politycznej i moralnej, jest o tyle istotne, że ono pokazuje, że to nie jest tak, że albo wszyscy są winni, albo nikt nie jest winny, tylko zależy o jakiej winie mówimy. Tak? W kontekście politycznym jest odpowiedzialność zbiorowa. Jako, każdy jako obywatel, ale to nie, to nie jest tak, że. I, Indywidualnie za swoje czyny. Tam ona, ona pisze tam coś takiego bardzo fajnego, że koncepcja winy politycznej zakłada, że ja mogę zostać pociągnięta do odpowiedzialności za coś, czego sama nie zrobiłam, tylko i wyłącznie dlatego, że jestem częścią jakiejś wspólnoty, z której nie mogę w żaden sposób się wydostać. Tak? Bo o to chodzi, jakby co zrobić, co na przykład w czasie teraz, znaczy, jak nie jest wojna, co Rosjanie dostać. powinni zrobić. Znaczy, bo mówisz o dobrze i zły. No i teraz ustalmy, że to jest proste, że jest albo dobro, albo zło. No to jeżeli jest tylko albo dobro, albo zło, to powiedz mi, gdybyś teraz był obywatelem Rosji, co byś zrobił? Znaczy, co jest najlepszym rozwiązaniem? Nie wiem, zrzec się obywatelstwa i wyjechać z kraju, czy yy, wyjechać z kraju i nie zrzekać się obywatelstwa, czy zostać w kraju i odciąć się od tego, żyć sobie swoim życiem osobistym, swoimi sprawami i nie mieszać się w ogóle w politykę i powiedzieć, że jestem apolityczny? Czy jednak żyć dalej, ale na przykład sprzeciwiać się temu i próbować w jak, jakąś działalność społeczną czy polityczną anty temu, co się dzieje, prowadzić? Które rozwiązanie byłoby dobre? No bo rozumiem, że rozwiązanie, że popieram wojnę byłoby po stronie zła, tak? Znaczy to było najprostsze rozwiązanie i... Tak naprawdę, z punktu widzenia Rosjanina, najbardziej akceptowalny, dlatego że to jest dostosowanie się do tego, co się dzieje teraz w państwie. I to jest właśnie ten kompromis i to wygodnictwo, o którym tutaj wspominaliśmy. Wydaje się, że to było najbardziej racjonalne z punktu widzenia dzisiejszej Rosji. Oczywiście <noise> ja tutaj mówię z punktu widzenia Rosjanina. I teraz tak. Załóżmy, że ja mam tą świadomość, że to jest wojna agresora, że to jest atak na suwerenne, niepodległe państwo. I, no i mamy różne przykłady. Tak? Sporo Rosjan, w sensie opozycjonistów, wyjechało z kraju. Niektórzy trafili do więzienia, ci, którzy faktycznie postanowili. Działać aktywnie w sieciach społecznościowych, pisać, nagłaśniać to. Niektórzy y, poszli, na, no, przyjęli tak zwaną emigrację wewnętrzną, czyli pozostając w kraju, y, nadal gdzieś tam siedzą sobie i za, za bardzo się nie pokazują, ale czekają na ten moment, y, w którym mogą coś zrobić. Niektórzy wyjechali za granicę i nagłaśniają tą sprawę, więc hmm. każdy coś tam robi i hmm. to powinno zostać. No, Powinniśmy zdawać sobie z tego sprawę, i w tym momencie już nie możemy tak po prostu mówić, że wszyscy Rosjanie są źli, co więcej, mamy w ogóle mamy rosyjski korpus ochotniczy, który walczy po stronie Ukrainy mm -hmm. i Legie Swoboda Rosji. To już w ogóle jest jakiś kosmos, jeśli chodzi o to, co się dzieje teraz. No, to mm -hmm. jest inna kwestia, kim są ci ludzie i jaką mają ze sobą przeszłość, ale nie wdając się w to. Czy teraz możemy powiedzieć, że wszyscy są winni? No właśnie nie. Natomiast to nie oznacza, znaczy, że... moralnie nie, kryminalnie nie, ale politycznie w pewnym sensie, że w sensie tak, że wiesz o co mi chodzi, że nawet ci, którzy teraz e, protestują, coś tam robią, wyjeżdżają, próbują jakoś działać, to i tak później będą, jeżeli będą chcieli nadal być obywatelami Rosji, to będą ponosili konsekwencje tego. Te, które zostaną nałożone, tak? jeżeli tak, tak, tak się stanie, bo tak było, bo, bo patrzymy na to, co się w Niemczech stało, tak? o to chodzi, że w Niemczech wszyscy później ponosili konsekwencje tego, co się stało, wszyscy Niemcy, i to jeszcze ciekawe było, jak do, do którego pokolenia to sięga, prawda? bo był taki moment, to ty o tym mówiłeś, że Niemcy już mieli tego dosyć, bo już tak czuli po prostu, że tak już przyznali się tej winy politycznej, że potem już kolejne pokolenia, Mówiły, no ale dobra, no ale przecież dlaczego my nadal musimy ponosić konsekwencje tego? Znaczy to było od samego początku, tylko ta dyskusja ona to się ci, cicha robiła, to znów na nowo wybuchała. No tutaj lata 80., 85., 86. była taka słynna dyskusja historyków czy spór historyków, różnie to jest tłumaczone w wziął wziął m.in. udział Habermas i przedstawiał argumentację właśnie Jaspersa, Arendt i Adorna i on powiedział, że tak naprawdę my nadal ponosimy tą odpowiedzialność i następne pokolenia też są odpowiedzialni, ale Kolicznie. za grzechy jakby swoich ojców. Mhm. W tym sensie to wydawałoby się, że trzeba było, trzeba było się pozbyć tego, ale on mówi, że to jest konieczne, żeby Żebyśmy znów nie wrócili, nie popełnili tego tej zbrodni. Właśnie na tym polega ten słów, ten słów nigdy więcej, tak? Na tym, żeby pamiętać o tym, żeby uh -huh. właśnie to oczyszczenie, uh -huh. które odbyło się w społeczeństwie, żeby go nadal jakby podtrzymywać i nie wracać do tego. No, niektórzy, na przykład historycy niemieccy, twierdzili, że powinniśmy o tych zbrodniach już dzisiaj nie, nie skupiać się na tym aż tak bardzo, bo w ten sposób nie możemy odnowić właśnie w sobie poczucia dumy narodowej, czy coś takiego. Mm -hmm. I, czy jest, I to jest no, kolejna tam kwestia już później: to, czy to, ta co, duma jest możliwa? To, co mówiłeś o różnicy między historią a. A jak to nazwałem? Znaczy teraz nie mówiłam tak ale nie, rzeczywiście. No ale... Rozmawialiśmy no. o takim czymś jak historia i pamięć narodowa. Tak, to, to są dwie bo różne tam o to rzeczy. chodziło, że jakby jakby Niemcy rozliczając się z tym wszystkim, chcieli być obiektywni opisać, że taka była historia. Natomiast chodzi o to, czy mówienie o tym cały czas kolejny z pokolenia na pokolenia na historii, nie wiem, jak się dzieciom opowiada, tak, o historii Niemiec, czy to jaką to pamięć narodową buduje, prawda? I czy to można rozdzielić? To jest inna kwestia. Mnie co innego interesuje. Mnie bardziej interesuje ten temat, a jeżeli mi pozwolisz wrócić tej takiej, co ma robić ten obywatel? Bo teraz powiedziałeś, że oczywiście najlepsza, znaczy najłatwiejsza postawa to jest taka, uwierzyć w propagandę putinowską i uwierzyć. W to wszystko, co mówi Putin, bo to jest, nie to jest najłatwiejsze, <gry> dlatego że wtedy w ogóle nie czujemy żadnego problemu. Nie zastanawiamy się, czy jesteśmy winni. Jesteśmy przekonani, że mamy słuszność i to jest najłatwiejsze, tak? Więc dlatego ludzie będą tak robić. Nie dlatego, że to jest dobre, tylko dlatego, że to jest najłatwiejsze. I ja to na poziomie psychologicznym rozumiem. Na poziomie moralnym nie znaczy, że ja to usprawiedliwiam, no to rozumiem to na, na, na psychologicznym i tak niestety będzie, bo to są mechanizmy obronne, tak jak na poziomie, na społecznym poziomie, tak samo one działają. Prawda? Natomiast jeżeli nie pójdzie się w to, czyli w takie wyparcie, i takie uwierzenie w propagandę, czy takie samo samooszukiwanie siebie, które jest wygodne, to, 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 yy, to trzeba powiedzieć, że każda inna postawa stawia takiego obywatela po prostu w sytuacji tragicznej. Czy Grecy by powiedzieli, że to jest sytuacja tragiczna, czy nie wiem, Jaspers może powiedział, że graniczna. Mówił, że wojna to jest no sytuacja, sytuacja graniczna. Tragiczna znaczy taka sytuacja tragiczna prowadzi do jakiejś tragedii, ale gdzie nie, nie wiem, ma, czy, aż, gdzie czy to pasuje. Tak? Nie, tak. To, to prowadzi do takiej sytuacji konfliktu wartości. To, co kiedyś zawsze jak mówię, że konflikt wartości jest wtedy, kiedy ja wiem, że jestem po prostu... Tragicznej sytuacji. To znaczy, że muszę wybierać i tak będę, mimo wszystko, co zrobię, i tak będę w pewien sposób odpowiedzialna, bo przynajmniej jedyne, co mogę zrobić, to mogę dbać o to, żeby na przykład nie być odpowiedzialna moralnie, czyli żyć zgodnie ze swoim sumieniem, no, ale wtedy muszę się liczyć z różnymi konsekwencjami, prawda? Czyli jeżeli na przykład czuję, ludzie mają różną wrażliwość moralną, no ktoś uważa, że jak się wycofa z życia politycznego, to to wystarczy, że jeżeli ja sam nie, nikogo nie zabiłam, to nie jestem winna, tak? Ktoś inny nie. No, są takie osoby, nie wiem, przy, przypadki, nie wiem, Korczak w, 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 w Oświęcimiu, który czuł, że on musi oddać swoje życie za życie dzieci, bo czułby się moralnie odpowiedzialny za śmierć tych dzieci, gdyby nie poświęcił swojego życia, prawda? Ale to jest kwestia moralności. Natomiast mówię, że to jest tragiczna sytuacja, dlatego że nie da się z siebie ściągnąć tej odpowiedzialności politycznej. Mhm. Nie da się, cokolwiek by zrobił. W tym sensie tak. Czy, czy będziesz działał, współdziałał, czy nie będziesz, czy będziesz protestował, czy będziesz działał opozycyjnie, i tak ta odpowiedzialność, czy każda kolejna na przykład zbrodnia, wojenna, która jest popełniana w imieniu obywateli, obciąża tego obywatela. O tym mówię, że to jest sytuacja, mm. to znaczy, bo to pokazuje nasze, nasze myślenie o etyce i o świecie wartości jest czasami takie, że nam się wydaje, że zawsze jest tak, że jest rozwiązanie, które jest całkiem dobre. I teraz o tym mówiliśmy, że my często wybieramy mniejsze zło, co jak słusznie wiesz, Aren mówi oczywiście potem musimy pamiętać, że to mimo wszystko było zło. Ale na poziomie moralnym ja wybrałam na przykład coś, co uznałam za, za, za mniejsze zło, ale biorę odpowiedzialność za to, że wybrałam to. Czyli chodzi mi o to, że w takiej sytuacji i tak będzie się czegoś winnym, czy będzie się za coś odpowiedzialnym, i trzeba o tym wiedzieć. Jedyne, co można zrobić, to postarać się, żeby być mniej, od, żeby ta wina była jak najmniejsza. Rozumiesz? Właśnie... Teraz przepraszam, no. ale wydaje mi się, że zapomnieliśmy jedną rzecz tam powiedzieć. No. Mówiliśmy o czterech rodzajach winy i nie powiedzieliśmy, że jest to ten ostatni rodzaj no winy. Tak, tak. Metafizyczny, o którym mówi Jaspers, świadomie go pominęliśmy, bo no, wrócił do nas. A tutaj proszę, no, wina metafizyczna, może to w takim skrócie, to jest po prostu odpowiedzialność za całą jakby ludzkość, i instancją tutaj może być Bóg. No tutaj. To jest wina, jakby, którą mogą no. czuć ludzie, wierzący szczególnie. Natomiast Tarent nie mówi my o czymś Zastanawiam się, czy tylko wierzący, bo wydaje mi się, że filozofowie, egzystencjaliści też coś takiego opisywali. Na przykład Sart mi się kojarzy, on czegoś takiego opisywał, że my z samego urodzenia jesteśmy już winni, mamy na sobie winę. I tutaj ja rozumiem, że to w religiach zostało w ten sposób uszczegółowione, że to Bóg jest instancją, ale równie dobrze mogłabym powiedzieć, że jakby wszechświat jako całość, tak? czy jakiś uniwersum. Ja jestem w obliczu... Bo, bo dlaczego Jasp Jaspers wprowadził tą winę metafizyczną? Tego z jednego powodu. Dlatego, że ona uświadamia człowiekowi e, jego słabość. W sensie takim, że jesteśmy ograniczeni, że nie da się też tak żyć, żebyśmy zawsze po prostu byli bez winy. Zawsze będziemy za coś tam odpowiedzialni. Zawsze dokonujemy jakichś wyborów i jak wybieram jedną wartość, a ja nie wybieram drugiej, to jestem w pewien sposób odpowiedzialna za niewybranie tej drugiej. Prawda? Więc tu o to chodzi w, te, w tej winie. On tak, mówi, że tak, uświadomienie sobie tej winy metafizycznej powoduje, że człowiek przestaje być, on mówi, o, o, ja zawsze mam problem, jak ktoś się odmienia, pycha. Mhm. Tak? Chroni nas przed pychą. Przed takim poczuciem... Że mogę wszystko wiedzieć, że jeżeli będę miała wszelką wiedzę, jaka jest na świecie, i będę wiedziała, co jest dobre, a co złe, to po prostu już y, jestem w stanie wszystko. No nie, tak? Bo znajdę się właśnie w sytuacji wojny. Dlatego no Jaspers mówił o sytuacjach granicznych. Sytuacja wojny dla niego była sytuacją graniczną. Czy ja bym powiedziała, że no to jest tragiczna sytuacja, tak jak Grecy opisywali, co to jest w tragediach. I teraz wracając do tej, do tej polityki, do tej historii, tego uczenia pamięci narodowej, na przykład ja bym mogła powiedzieć, że oczywiście, że ktoś może powiedzieć, no dobra, kolejne pokolenia Niemców uczyli o tym, że żeśmy te, że te obozy i tak dalej, że to było takie przytłaczające na poziomie psychologicznym pewne ciężkie, tak, że jesteśmy takie poczucie winy, no ale z drugiej strony można byłoby powiedzieć, że nie, że nie w ten sposób to rozumieć. Rozumieć to w ten sposób, żeby to właśnie uczyło takiej pokory, to znaczy yy, takiego czegoś, że. To nie jest tak, że to się już nie powtórzy, bo my teraz wiemy. To się może powtórzyć i o to chodzi, żebyśmy to pamiętali, że to się może powtórzyć i żebyśmy dostrzegli, że, bo jak, bo jak Arendt mówi, że mniejsze zło jest i tak złem, to jej chodziło o to, że akceptowało się na przykład wprowadzanie pomału jakichś tam ustaw Antyżydowskich po to, żeby gorsze rzeczy się nie działy, tak? Czy na przykład my, my akceptujemy to, co dzisiaj robią nasi politycy, no bo to nie wiem, uważamy, że to nie jest nic takiego strasznego, a dobra, tam te kobiety, te prawo antyaborcyjne, nic takiego strasznego się nie dzieje, tak? Ale chodzi o to, żeby to widzieć, znaczy po doświadczeniach tych, które mamy, powinniśmy już widzieć, w, w którą stronę to może prowadzić, prawda? No, jakiś tam trybunał konstytucyjny. Że to jest taki efekt troszkę, żebyśmy uważali na efekt gotującej się żaby. Mówienie, że wybieram mniejsze zło, może doprowadzić do tego, że ja nie zauważę, że ta temperatura będzie się coraz bardziej podnosiła i w końcu mnie ugotują, prawda? Czyli krok po kroku, bo tak się zawsze dzieje we wszystkich totalitaryzmy czy autorytaryzmy one nie powstawały z dnia na dzień, prawda? Tak. Ja myślę, że można tutaj na koniec pomówić trochę o pozytywnych rzeczach, jak tego uniknąć, bo my, jako ci świadomi, tutaj obywatele, filozofowie, mieszkańcy Polis, co w zasadzie możemy zaproponować poza tą różnicą i tą odpowiedzialnością zdanie sobie rzeczy z tych spraw? No, poniekąd już powiedzieliśmy o tej odnowie, o tym, żeby przeżyć tą skruchę, co jest potrzebne. Jak można oceniać? Mamy pewne narzędzia rzeczywiście, mamy jakieś kryteria. Natomiast no, w przypadku, tutaj doświadczenie, które no, Arendt przeżyła po tym, jak odwiedziła sąd za Ichmanem, napisała całą książkę na ten temat zresztą: A Ichman w i co, rzecz o banalności zła, między innymi. No. I co, co ona tam takiego napisała, co jest dla nas ważne dzisiaj? no? i w innych też esejach o władze sądzenia, o zbiorowości, o odpowiedzialności zbiorowej, wydaje się być ważnym to, że w ogóle, żeby zrozumieć, jak ten mechanizm działa poniekąd. To, co powiedziałeś o żabie gotującej się, przecież to jest przyzwalanie, to jest zgoda i akceptacja pewnych Kodeksów, pewnych miar, które są powoli wprowadzane przez tych ludzi, którzy nie zauważają tego. Natomiast no, Arendt mówi, że jest możliwe powiedzmy, wyjście z tego impasu, i to jest myślenie. Brzmi to mhm. strasznie banalnie, ale czym jest to myślenie i jak I byśmy czy... mogli go? Oczywiście, to jest dłuższy temat, ale tak. To takim, teraz, teraz samo samouzasad... Samou... tym... uzasadniamy istnienie filozofów. Filozofia tak, tak naprawdę to jest ta uka myślenia. Trzeba ludzi uczyć myśleć. Znaczy, no, tak jest założenie, że jeżeli ludzie będą potrafili myśleć yy, i będą yy, pobudzeni do myślenia, będą chcieli myśleć, to być może mniej takich rzeczy będzie się działo, bo będą dostrzegali, co się dzieje. Tak? Czyli to w zasadzie o to chodzi. Oczywiście ona tam. To jest ciekawe, że tam jednak to nie będziemy takie szczegóły wchodzić, czym się rodzimy. Myślenie od władzy sądzenia, bo to i, i inna kwestia, ale mniej więcej o to chodzi. To znaczy, o to, żeby właśnie z tego nie rezygnować, żeby y, też nie tak, tak łatwo jakby. Nie iść za, tym, za opiniami innych, tak, żeby nie uciekać, w takie jakieś różne slogany i powiedzonka w stylu: ludzie często, jak widzą, że coś jest źle i nie chcą się na tym rozważać, bo to jest ciężkie, to posługują się jakimiś takimi głupimi sloganami, no nie? E, w stylu, nie wiem. No to jest wir wojny, tak, tak. jak mówił właśnie wir wojny się nie Tutaj się nie Na da, przykład. bo państwo nie rozumiecie jak rzeczy się miały w tej wojnie, a teraz ja wam wytłumaczę i w tym momencie jakby człowiek nawet się nie zastanawia, tylko po prostu otwarza jakieś wspomnienia, z pamięci, coś co zobaczył w telewizji, w radiu, ale samodzielnie nie podejmuje żadnej refleksji. No i przeciwieństwem jest myślenie, ale myślenie właśnie jako wykraczanie, tutaj mamy taką definicję, że myślenie jest właściwie wykraczaniem poza ograniczenia naszej wiedzy i to jest działalność intelektualna, ale żebyśmy tutaj nie popadali w jakieś takie stanowisko, <grymne> że tylko przywojowana jakaś kasta filozofów czy nieliczna garstka ludzi ma to myślenie. Nie, właśnie myślenie jest dostępne każdemu, no ale znów w takiej formie, formie jako sprzeciwu wobec tego statusu quo. Jest to pewna negacja tego zastanego stanu, ale to nie prowadzi do jakiegoś nihilizmu, tylko zastanowienie się takie jest metarefleksja, czy ja to, co ja robię, czy to nie jest coś mhm, złego przypadkiem, a może, może dałoby się to inaczej zrobić. To jest takie, takie A nuż zobaczmy, mhm. co, co jest możliwe. I to jest, ludzie czasami mają takie stany, gdy sami zostają z tym właśnie w pojedynkę, ze własnym sumieniem i zaczynają Tą refleksję no, nagle zaczynają prowadzić. To jest też ciekawe, że mamy z jednej strony obraz żołnierzy, którzy opiekują się zwierzętami i tak dalej. I jest takie, jest często pokazywane żołnierz, który jednocześnie ratuje te zwierzęta i tak dalej, a z drugiej strony jest zdolny do innych rzeczy, no, bardziej mhm. posuwa się do tego, żeby no, zabijać tam, robić to, co robi. I, i w tym momencie czy znaczy, tutaj można też tą rozważać, na ile to jest w ogóle? No, nie chcę mówić, że to jest nieuchronne czy coś takiego, ale w, w momencie, kiedy na przykład jakiś żołnierz dostaje no, rozkaz zbrodniczy, tak? e popełnia zbrodnie, dlaczego on się nie zastanawia? Tyl dlatego, że właśnie jest pewien regulamin, jest pewna. Nie ma czasu na to, nie ma czasu na nie to i nie. robi to, co robi, ale w momencie. Właśnie tutaj, tutaj, akurat o tym pisze Aren, że są takie no, zbrodnicze rozkazy i one są popełniane przez to, że ludzie się nie zastanawiają nad tym, co robią i łatwiej się czasami coś robi, niż myśli później nad ha. tym. Albo myśli się po, już za znaczy, późno. Znaczy, bo myślenie to jest pewna umiejętność, to jest pewna zdolność i to jest coś, czego można uczyć, i tego się po prostu ludzi powinno uczyć już w szkole. U nas w szkole się tego nie uczy. Więc no, pierwsza rzecz jest taka, że fajnie byłoby uczyć jednak ludzi myślenia i samodzielności, a nie tylko dawać im wiedzę i gotowe odpo odpowiedzi. Jeżeli miałabym tak dać jakąś taką radę dla kogoś, żeby on wiedział, czy on umie myśleć, czy nie, to niech sobie odpowie na pytanie, czy jest zawsze wszystkiego pewny i wszystko zawsze wie i na wszystko ma gotowe odpowiedzi. Jeżeli tak, to znaczy, że raczej nie uprawia myślenia. Bo myślenie też nie polega na tym, że ja muszę nie mieć y, żadnych y, poglądów, tylko chodzi o to, że ja potrafię czasami się zastanowić, a może ja nie mam racji, przemyśleć to, pomyśleć, podyskutować z kimś i potem nawet ostatecznie dojść do tego, że mam rację. Tak? Natomiast jeżeli ktoś żyje tak, tak z rozpędu, y, pewnością, bo gdzieś tak raz usłyszał, już tak robi, no to to raczej świadczy o tym, że nie myśli. No a co my możemy robić, no my, jeżeli my już na przykład potrafimy myśleć, bo ktoś może powiedzieć, no dobra, no ja myślę, to wszystko rozumiem, ale co ja mam zrobić inni myślą? No, można ludzi pobudzać do myślenia. To też jest jakaś umiejętność. My znaczy myślę, tutaj, że... mówiąc, używając takich określeń filozoficznych, wziąć w nawias własne przekonanie, przesądy, no. wziąć w nawias... Nie bać się tego, je podważyć, bo to nie znaczy, że ja od razu muszę je wyrzucić do śmieci. Bo prawda jest taka, że jeżeli ja je podważę i będę się zastanawiać, czy takie jest, wezmę przede wszystkim poważnie argumenty innej osoby, a nie jak ktoś mi powie, na przykład, no nie wiem, mówię komuś, jesteś winna, mówię, mówi, nie jestem i koniec i się zamykam, no nie, tylko rozważy to, a kurczę, może on ma rację, to jeszcze nie znaczy, że ja muszę wziąć jego stronę, bo chodzi o to, że ja mogę się utwierdzić w, w swoich przekonaniach i prawda jest taka, że jeżeli ja przejdę cały ten proces myślenia, rozważenia tych wszystkich swoich założeń, tego, co myślę i wrócę z powrotem do nich, to one jeszcze się tylko bardziej umocnią tak naprawdę. Tak, no i też żebyśmy nie popadali tutaj w skrajny jakiś intelektualizm, to trzeba powiedzieć, jeszcze raz to podkreślić, że to nie jest tak, że myślenie tylko posiadają jacyś tam nieliczni i tak no dalej. Tak, każdy, każdy ma w chodzi. sobie taką przyrodzoną, jak mówi Arendt, zdolność, i ona tam powtarza to poniekąd za kantem, awersję do pewnych czynów czy sądów, które się wyraża. No właśnie, i możemy, to, możemy się nad tym po prostu zastanowić. I ja myślę, że. to, to No było i, dobre takie... i, i na zakończenie mogę powiedzieć, że mi tak przynajmniej się wydaje. Nie wiem jak Tobie, Filipie. Pff wiesz, możemy się oczywiście mylić, ale idąc tokiem poprzedniego odcinka, mamy nadzieję, że takie nasze właśnie gadanie sobie tutaj o różnych rzeczach jednak pobudzi kogoś tam do jakiegoś myślenia. Nie wiem, co. Więcej oburzonych komentarzy. Cóż więcej moglibyśmy, ale nawet takie oburzone komentarze mogą kogoś wybudzić z dogmatycznej z, yy, drzemki. Tak, także no. myślimy. Myślimy. No myślimy. Idziemy sobie teraz pomyśleć w samotności. Do Dobrze. zobaczenia i do usłyszenia. No, dziękuję Ci bardzo. Do, do zobaczenia. <laughs>